czują dwie sekcje liniowe, to jest łącznie 12 koni oraz podobce prowadzący pokaz. Zgodnie z organizacją kawalerii, każda sekcja liniowa składa się z 6 ułanów. I tak się dzieje również w tym przypadku. Musztra kawaleryjska, którą prezentuje ten pododdział, składa się z elementów przewidzianych w regulaminie kawalerii z roku 1938. W tej chwili cały czas widzimy przemieszczenie się dwóch sekcji liniowych w kolumnie trójkowej, charakterystycznej dla kawalerii polskiej w latach 30. XX wieku. W tej chwili przejście do szyku rozwiniętego. I powrót w kolumnę trójkową, więc kolumna marszowa. Jak Państwo widzicie, w tej chwili następuje przejście z kolumny trójkowej w kolumnę dwójkową. Najczęściej było ono używane w przypadku, kiedy kawaleria przemieszczała się szeroką drogą, która nagle stawała się węższą.